Nie ma to jak odpocząć sobie od nudnego Mustanga. Playlista festiwalowa sama się nie zrobi. Od dawna przyglądałem się rozwojowi ultra przenośnych konsol, począwszy od Switcha przez Steam Deck. Były to produkty, które dodawałem do kaszyka, ale finalnie nie kończyłem zakupu, bo czegoś mi brakowało. Mam gry na różnych platformach i zwyczajnie nie chciałem ograniczać się do jednej. Kupno Steam Deck na przykład to całkowita rezygnacja z genialnego Xbox Game Pass czy darmowych gierek z Epic Store. ROG Ally to najnowsza, ultra przenośna konsola, która w końcu załatwia wszystkie te problemy za jednym razem. Zobaczcie, gdzie jestem w Fordzie. Jestem tutaj w okolicy takiej plaży jakby, czy coś. Dam sobie dosyć głośną głośność na konsolce. Te ptaki było tutaj dosyć mocno słychać w grze, a ja myślałem, że to jest gdzieś tutaj na zewnątrz. Tutaj też ptaki sobie śpiewają. Niezłą odklejkę teraz, kurde, z tym. Gracze, macie tu Windows 11 i róbcie sobie co chcecie. Dajemy wam szybki interfejs do wyboru gry Armoury Crate SE, ale jak użyjecie tej konsoli, zależy już tylko od was. Nie ograniczamy nikogo do żadnej platformy i dajemy wam 3 miesiące Xbox Game Pass Ultimate z tym urządzeniem. Nara. Tak powinno być napisane na opakowaniu konsoli. Zobacz, mogę sobie nawet uruchomić kłopotliwy Rockstar Game Launcher, gdzie jest GTA 5. Za obsługę gier odpowiada tutaj najnowszy procesor AMD Zen 1 Extreme, którego chłodzeniem zajmuje się specjalnie zaprojektowany ROG Intelligent Cooling Zero Gravity z dwoma wiatrakami. Mamy 16 GB RAM, 40 Wh baterię i 7-calowy dotykowy ekran o klasycznej proporcji 16:9 i rewelacyjnym odświeżaniu 120 Hz przy 500 nitów jasności i aż 100% pokrycia palety sRGB. A jeśli chcemy dodać więcej mocy, to możemy z czasem rozszerzyć możliwości urządzenia, dokupując mobilną stację dokującą XG Mobile z nawet RTX 4090, która dodatkowo rozszerza ilość wyjść dla naszego sprzętu. Wtedy zwyczajnie kładziesz konsolę pod telewizorem, podłączasz bezprzewodowo pada i kontynuujesz granie na wielkim ekranie. Sprzęcik można zamienić w pełnoprawny komputer, nawet jeśli nie macie XG Mobile z zewnętrznymi portami. Wystarczy kupić za kilka złotych specjalną przejściówkę USB-C, która dodaje port HDMI, USB-A i USB-C do ładowania konsoli. Wtedy możemy podłączyć duży monitor i klawiaturę z myszką. Na rynku są przenośne monitory chociażby od Asus, które mogą wam pomóc w pracy w arkuszach kalkulacyjnych czy wygodnym przeglądaniu internetu. Możecie także edytować wideo z waszej kamery dzięki kieszeni na karty SD. Sprzęt bez akcesoriów waży 608 gram, nie jest ani za lekki, ani za ciężki. Po dłuższym graniu nie odczułem bólu w nadgarstkach czy gdziekolwiek. Jedynie mógłbym się przyczepić do chwytów. W niektórych pozycjach ciężko jest pewnie trzymać ROG Ally. Konsoli nie włożymy co prawda do kieszeni, ale z pomocą przychodzi specjalne eleganckie etui, które chroni nasze cenne, przenośne granie przed zarysowaniem. Ekran będzie również wolny od zarysowań dzięki powłoce Gorilla Glass Victus i Gorilla Glass TXC. Do testów dostałem 512 GB wersję konsoli i dość szybko zapełniłem pamięć topowymi i mega obszernymi grami takimi jak Forza Horizon 5, GTA 5 czy Dead Island 2. Na szczęście na wyposażeniu mam dodatkową kartę SD, na której mogłem załadować więcej mniejszych gier takich jak SnowRunner.
karty SD współpracują ze Steam bez problemu, ale z innymi platformami bywa różnie. Dlatego warto tutaj zaplanować, w jakie gry będziemy chcieli grać i te instalować. Zamiast, tak jak ja, ładować wszystko naraz. Ewentualnie można też użyć Xbox Game Pass Ultimate i opcji grania w chmurze. Wtedy kompletnie nie interesuje nas pamięć, a jedynie przepustowość internetu. Rock Ali ma Wi-Fi 6, które działało absolutnie fantastycznie. W miejscach, gdzie mój telefon miał już słaby zasięg, konsola bez problemu utrzymywała transfery i pingi, więc chodząc po domu miałem więcej swobody. Mamy tutaj baterię 40 Wh, którą zużyjemy w różnym czasie w zależności od tego, w co gramy i na jakich ustawieniach. Używając trybu performance w takich grach jak SnowRunner, mogłem śmigać przez nieco ponad godzinę, utrzymając od 50 do 60 fps. Ale już mniej skomplikowane gry praktycznie wcale nie męczyły konsoli. Czy można naładować Rock Ali z powerbanku? I tak, i nie. Już wyjaśnię. Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem jako pasażer i mamy do dyspozycji gniazdko zapalniczkowe. Czy podłączając konsolę do takiego gniazdka możemy grać przez 3-godzinną podróż? To zależy od samochodu, ale w większości przypadków nie. Musimy mieć odpowiednią moc ładowania. I tutaj z pomocą przyjdzie nam 65-watowy powerbank, który jednocześnie podtrzyma pracę naszej konsoli i naładuje baterię. Specjalnie do tego testu kupiłem dwa powerbanki z szybkim ładowaniem, jeden o mocy 20 W i drugi 65 W. Pierwszy nie był w stanie ładować efektywnie konsoli, nawet gdy ją całkowicie wyłączyłem. Zostawiłem na 6 godzin, powerbank całkowicie się wyczerpał, a bateria w Rock Ali podskoczyła jedynie o 20%. Drugi pozwolił włączyć mocniejszy tryb pracy konsoli i jednocześnie ładować, co wydłuża czas grania o dodatkowe 2 godziny w przypadku tego konkretnego powerbanka. Jeśli natomiast będziemy przerywać granie na ładowanie, to finalny czas rozgrywki jeszcze bardziej się wydłuży, bo cała moc powerbanku przejdzie do baterii, a nie na potrzeby bieżące konsoli. Więc wyposażenie na dalekie podróże wygląda tak. Oficjalna ładowarka, Rock Ali, powerbank 65 W i jesteś porobiony. Tak teraz myślę, że jest to doskonały sprzęt dla kierowców ciężarówek, gdzie normalnie mają gniazdko jak w domu. No to w końcu jakie są te wrażenia z grania? Jest to moje pierwsze urządzenie tego typu i jako gracz pecetowy, który prawie zawsze gra na maksymalnych ustawieniach graficznych, muszę przyznać, że całkiem nieźle. Najwięcej grałem na baterii w średnim trybie osiągów, tak, aby nie podłączać żadnego ładowania jak najdłużej to możliwe. I cała magia polega na tym, że w porównaniu do 27-calowego monitora, na 7-calowym nie widać aż tylu niedoskonałości w grafice, a większość gier w dzisiejszych czasach wygląda bardzo dobrze i jest totalnie grywalna na najniższych detalach. Tutaj najmilej zaskakuje właśnie Forza Horizon 5 i jej dynamiczna optymalizacja. Była to także najpłynniej działająca gra ze wszystkich, które testowałem. Znam tę grę bardzo dobrze i na mniejszym ekranie kompletnie nie przeszkadzało mi gorsze rozmycie ruchu czy słabiej wyglądające korony drzew gdzieś tam na dalszym planie. Mogłem się ścigać i grać, zdobywać unikalne samochody, siedząc w ogrodzie z wiatrem we włosach i herbatką na wyciągnięcie ręki. Rewelacja! Bardzo dobrze wypada też SnowRunner, w którym mogłem przygotować sobie kolejne misje tak, by w domu zasiąść i nagrać dla Was kolejny odcinek z samego jej wykonywania. Nieco gorzej wypadają najnowsze, ultra wymagające tytuły takie jak Dead Island 2, gdzie ciężko było mi uzyskać stały klatkarz przy graniu na baterii. Warto wtedy podłączyć konsolę i przestawić się w tryb turbo, który daje nam większe osiągi. I uprzedzając boomerów, tak, zagramy w Crysis. We'll be right back.
Granie na tej konsoli wygląda u mnie tak, że czuję się bliżej rodziny. Możesz usiąść sobie razem z kimś i pogadać, a mi się doskonale właśnie gada podczas grania. Możesz w każdej chwili odłożyć sprzęt i włączyć tryb uśpienia, by zrobić sobie kanapkę, a później wrócić do grania. Chodzi o to, że w końcu będąc graczem nie muszę być przyspawany do jednego miejsca i nie tracę nic z obu światów. Dlatego mimo, że jest to test sponsorowany, na pewno w przyszłości zamówię sobie Rogue Ally, bo jest to krok do przodu, na który czekałem. A właśnie, mam nadzieję, że pojawią się inne kolory do wyboru.